SOS dla czystego powietrza. Podejmij walkę o oddech. Twoja postawa ma znaczenie. Wspólnie zadbajmy o nasz dom. Dolny Śląsk walczy o oddech. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Przylasku. Prosimy o wsparcie. Wasza pomoc jest ogromna. Numer konta 85 1090 1955 000 0001 3601 9130. Telefon do schroniska 511 984 512. E-mail schronisko@e-izery.eu. Nie szukaj gwiazd, szukaj ich na hali RCS w Lubinie. Już 26 stycznia na 5. edycji Gali Disco wystąpi aż 14 artystów. Afterparty, Chadomen, Cleo, Powerplay, Piękni i Młodzi, Defis, Playboys, Cleaver, Dave, DJ Disco i MC Polo, Bajera, Luca Rossi i Excited. Baw się razem z nami. Więcej informacji na www.galadisco.pl. Senator Krzysztof Mróz zaprasza na spotkanie z Bartłomiejem Wróblewskim, posłem na Sejm Rzeczypospolitej, podróżnikiem, alpinistą, zdobywcą Korony Ziemi. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę, 26 stycznia, w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej przy ulicy Bankowej 27 w Jeleniej Górze. MZK podsumowało projekt. Jest to największy projekt spółki. W WORD o bezpieczeństwie na drogach. WORD bierze udział w różnego rodzaju akcjach. Bal Rotary po raz 21. Przy tej okazji zbieramy pieniążki. Witam Państwa, Paweł Guszała, zapraszam na serwis informacyjny. Miejski Zakład Komunikacyjny podsumował największy jak do tej pory projekt realizowany przez spółkę przy wsparciu unijnych funduszy. Dzięki niemu do Jeleniej Góry trafiły nowe autobusy, ale nie tylko. Więcej na ten temat Kamila Krawiecka-Bryl. Projekt zrealizowany przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze wart był blisko 30 milionów złotych. Wydatki kwalifikowalne to jest ponad 23 850 tysięcy i dofinansowanie zostało określone w umowie na poziomie 85%, to jest wartość ponad 20 milionów złotych. Także wartościowo jest to największy projekt spółki. Jednocześnie w ramach tego projektu została wykonana, zrealizowana największa liczba zadań. W sumie zakupionych zostało 20 autobusów, w tym 3 hybrydowe Volvo.
Czym one się charakteryzują? Przede wszystkim charakteryzują się tym, że na przystanku po zatrzymaniu się autobus kontynuuje podróż, włącza się do ruchu z wyłączeniem silnika spalinowego, czyli na tym przystanku nie ma emisji szkodliwych substancji, a także hałasu. Czyli jest to bardzo przyjazne zarówno dla pasażerów oczekujących na transport, jak i mniej uciążliwe dla wszystkich mieszkańców miasta, bo generalnie autobus jest mniej emisyjny od tradycyjnego napędu. Autobusu spalinowego. Spółka zakupiła także 17 autobusów MAN. Dwa autobusy przegubowe 18-metrowe i 15 autobusów 12-metrowych. Czym charakteryzują się te autobusy? Są to autobusy wyposażone w najnowocześniejszy, najbardziej ekologiczny, czysty silnik diesla z normą spalania Euro 6. Świetnie wyposażone, z udogodnieniami choćby dla osób niepełnosprawnych, z systemem dynamicznej informacji pasażerskiej, z biletomatami. Także mówię jeszcze raz, są to autobusy świetnie wyposażone. Wierzę, że zresztą widać to na ulicy. Fajnie się tutaj prezentują i wierzę, że będą świetnie służyły wszystkim pasażerom Jeleniej Góry. W mieście pojawiły się także 4 nowe tablice informacji pasażerskiej oraz 13 biletomatów. To są biletomaty, które są przez nas zainstalowane w dużych miastach Polski, na przykład w Poznaniu, w Łodzi, w Krakowie, w Rzeszowie, w Radomiu. I są to biletomaty, które obsługują wszystkie opcje płatności, to znaczy płatności gotówkowa, czyli bilon, banknoty, oraz płatność bezgotówkowa, czyli kartą zbliżeniowo-stykowo. No i są to biletomaty, które się cechują dużym poziomem bezawaryjności, czyli są przystosowane do pracy 24 godziny na dobę. Zainstalowany został także system monitoringu w autobusach i na zajezdni. W 45 pojazdach został zainstalowany monitoring pojazdów wewnętrzny. No i ostatnie zadanie to był monitoring miejsc postojowych. Także bardzo dużo miasto zyskało, mieszkańcy jego przede wszystkim. W sumie MZK w Jeleniej Górze zrealizowało 6 projektów, które teraz będą rozliczane. Zakup nowych autobusów ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Marszałek Cezary Przybylski spotkał się z dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Mowa była m.in. o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz inwestycjach. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze jest wiodącym w kraju. Jeżeli chodzi o zdawalność egzaminów, jest na drugim miejscu w Polsce i to wcale nie jest spowodowane jakąś łagodnością podchodzenia do kursantów. Natomiast dobra atmosfera, dobre przygotowanie, ale jednocześnie też takie profesjonalne podejście do tych, którzy zdają, bo wiadomo, że to jest zawsze związane ze stresem. Pod koniec 2018 roku Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu przyjęła plan w zakresie poprawy bezpieczeństwa na 2019 rok. O tym mowa była także podczas spotkania w Jeleniej Górze. WORD bierze udział w różnego rodzaju akcjach, które mają na celu propagowanie bezpiecznego poruszania się po naszych drogach. Te akcje są kierowane tak do dzieci, młodzieży, ale również i do dorosłych. Chcemy jakby wspomóc wszystkie inicjatywy lokalne, społeczne, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I pewne działania chcemy rozszerzyć w oparciu o te ośrodki zamiejscowe, w których funkcjonujemy, żeby nie tylko skupiać się na Jeleniej Górze, ale również na pozostałych miastach. Przypomnę Kamienna Góra, Bolesławiec, Głogów, no i od niedawna Milicz. W jeleniogórskim WORD-zie w najbliższym czasie planowana jest także wymiana części taboru do egzaminowania. Zakupione mają być Toyota Yaris. Chcemy w tym roku dokonać wymiany kolejnej części taboru. Robimy to na prośbę i współpracy ze szkołami. Nie wymieniamy taboru jednorazowo, jak to się czasami dzieje w niektórych WORD-ach, że cały sprzęt jest wymieniany, który ma 4 lata. U nas najstarsze samochody Mitsubishi Colt mają już około 8 lat, także dwukrotnie jakby dłużej. To powoduje też, że w szkołach nie ma jakby tutaj też takiej paniki, że wymieniamy sprzęt, a szkoły z reguły chcą mieć taki samochód, jak jest w WORD-zie. Także chcemy kupić kolejne 3 samochody, zobaczymy, jakim będzie wynik przetargu. No i chcemy w tym roku wymienić również traktor, powiem tak, na kategorię T. A zainteresowanie, jeśli chodzi o tę kategorię, jest duże.
Przyjeżdżają do nas nawet osoby, które zdają z okolic Kłodzka, Wałbrzycha i powiem takiej północnej części województwa na kategorię T. Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminów znajdują się na stronie internetowej www.wordjg.pl. W sali Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie robocze członków Euroregionu NESA. Rozmowy dotyczyły drogownictwa i kolejnictwa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Podstawowym celem Euroregionu NESA jest poprawa jakości życia mieszkańców, stanu środowiska i rozwoju gospodarczego na styku trzech państw – Polski, Czech i Niemiec. Aby móc realizować je możliwie jak najlepiej, wcześniej należy określić priorytety, a obecnie jest na to najlepszy czas. Zapisane te obowiązujące do tej pory są z roku 2011. No i w związku z tym, że otwiera się nowa kadencja samorządowa, a chcielibyśmy wspólnie z władzami województwa wypracować właśnie jednolite stanowisko w tym zakresie, słuchując się w głos gmin i powiatów, które tworzą Euroregion. Cieszę się bardzo, że możemy być współorganizatorami tego spotkania. Spotkanie mamy w dwóch panelach. Pierwszy panel to drogownictwo, infrastruktura i wszystko, co się z tym wiąże. Drugi panel to kolej. No i mam nadzieję, że tu te pytania dzisiaj padną i uzyskamy na nie odpowiedź. Tym bardziej, że będzie marszałek. Chcemy podyskutować, określić możliwości, ustalić cele, ale również wzajemnie poinformować siebie. My jako samorząd województwa, ale również gminy i powiaty na temat działań, które podejmujemy, ale również możliwej współpracy. W trakcie spotkania omawiano także działania, którym w najbliższych latach zostanie nadany priorytet. Niektóre oczywiście są już w realizacji na przykład, czyli ich dokończenie będzie zasadniczym elementem. Niektóre są zaległe bardzo, bardzo jeszcze z dawnych lat i one też wydają się być pierwszej kolejności, ale niektóre też są zapisane bezpośrednio w strategii czy już w planach finansowych na przykład województwa i one też uzyskają tą pierwszą kolejność realizacji. Ale chcemy, żeby wszystko, co ważne, zostało zapisane, nawet jeżeli będzie trzeba czekać kolejne lata na następne inwestycje. Nas interesuje połączenie kolejowe Gryfów, Mirsz, Świeradów, Zdrój. O to zabiegamy już kilka lat. Podpisaliśmy list intencyjny z marszałkiem województwa dolnośląskiego, w związku z czym no jakby chcemy kontynuować to nadal. No i chcemy, żeby te priorytety pokazały się tutaj również w Euroregionie i zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Przede wszystkim nasza kolej Jelenia Góra, Lwówek, no i Lwówek Złotoryja, są to dla nas bardzo ważne rzeczy. No i oczywiście komunikacja drogowa, tutaj mówię o dwóch trasach, które tak naprawdę nie są ujęte w strategii. Chodzi mi tutaj o 297 z Lwówka Śląskiego do Krajowej Drogi, czyli do Pasiecznika i 364 to już od Złotoryi do Lwówka i również do Gryfowa, do Drogi Krajowej. Marszałek Cezary Przybylski przekazał samorządowcom dobre informacje. W tej chwili trwają prace i bardzo nam zależy na przykład na linii od Złotoryi, a konkretnie od Jerzmanic przez Lwówek w Leń do Jeleniej Góry, ale Jelenia Góra Karpacz czy Gryfów Świeradów, a więc te linie, o które samorządy walczyły od bardzo dawna. Ostatecznie sprawa powinna się rozstrzygnąć do połowy tego roku. Zadania zostaną sfinansowane z programu Kolej Plus. W hotelu Chata za Wsią odbył się wielki, doroczny bal zorganizowany przez Rotary Klub Jelenia Góra. Jak co roku nie chodziło tylko o zabawę, ale i o pomaganie. Dochód uzyskany w trakcie tego wydarzenia zostanie przeznaczony na szczytny cel. Jaki? O tym w naszej kolejnej relacji. 21. bal Rotary poprowadzili Andrzej Marchowski i Krzysztof Langer. To oni zadbali, aby żaden z gości się nie nudził, chociaż przy tak dużej ilości atrakcji byłoby o to trudno. Wieczór obfitował w świetną zabawę w doborowym towarzystwie i przedsięwzięcia charytatywne. Przy tej okazji zbieramy pieniążki na oddział pomoc, w zasadzie remont łazienek na oddziale opieki paliatywnej szpitala Wysoka Łąka, gdzie ordynatorem jest
pani dr Agnieszka Janczyszyn. Zależy nam na odnowieniu systemu łazienek, przystosowaniu dla osób niepełnosprawnych, zakupie wanny dla osób niepełnosprawnych i w zależności od kosztów, jakie zbierzemy, znaczy fundusze, jakie zbierzemy, planujemy remont naszego miejsca, w którym przebywają pacjenci. Na ten cel przeznaczone zostały środki finansowe uzyskane z biletów wstępu na bal, losów i licytacji, w trakcie której można było nabyć wiele ciekawych przedmiotów. Są to obrazy znanego artysty naszego tutaj lokalnego, Dariusza Milińskiego. Jest też grafika. Są ciekawe rzeczy podarowane przez marszałka województwa dolnośląskiego, pana Cezarego Przybylskiego, ale też wiele gadżetów przywiezionych choćby z podróży naszych członków. Po to tutaj między innymi przyjeżdżamy, żeby wesprzeć, tak jak słyszę, przyjechali koledzy z całej Polski, z Krakowa, z Zamościa i z Chełma, jeszcze nie wiem, no już nie wspomnę o klubach pobliskich jak Polanica. Pomagamy w szerokim zakresie i na szerokim obszarze i w związku z tym dzisiaj również chcielibyśmy wspomóc ten szczytny cel. A przyjeżdżając tutaj, no nie będę ukrywał, że jako my, młody klub, postrzegamy, przyglądam się ja osobiście w tym roku, będąc prezydentem, jak ten klub Jelenia Góra działa. I to jest najwspanialsze dla mnie, budujące, widząc, no nie będę ukrywał, kolegę tutaj Wojtka Hadrzego, który no już drugą kadencję działa, więc no o czymś to świadczy. I my jako klub już organizujemy takie taką pomoc dla klubów zaprzyjaźnionych, uczestniczymy w takich ich akcjach oraz organizujemy też własny projekt, który wspiera dzieci poszkodowane w wojnie z Ukrainą. Nasz klub, Rotarianki z naszego klubu, własnoręcznie przygotowały trzy anioły. My mamy dużo projektów. Jednym z nich jest wsparcie dzieci i młodzieży z problemami w szkole poprzez pomoc jednej kawiarni. Tam młodzież może się zebrać i spędzać czas. Ale także wspieramy centrum, gdzie są oni kształceni. Cel dzisiejszego balu to oryginalny pomysł na to, aby pomóc hospicjum. W trakcie 21. balu Rotary udało się uzbierać około 30 tysięcy złotych. Dzisiaj rano można było podziwiać kilka niezwykłych zjawisk astronomicznych, w tym całkowite zaćmienie Księżyca. Ten moment uchwyciło wielu fotografów i filmowców z całego świata. Nam również udało się zrobić kilka ujęć. Całkowite zaćmienie Księżyca można było podziwiać od godziny 5:41 do 6:44. Dzisiejsze zjawisko było niezwykłe z kilku względów. 21 stycznia wypadła tak zwana superpełnia, czyli moment, w którym Księżyc znajdował się w najbliższym punkcie orbity okołoziemskiej. Dodatkowo w tym czasie nasz satelita przybrał czerwoną barwę, a pełnia była pierwszą w 2019 roku. Podobne zjawisko będzie można zaobserwować dopiero 16 lipca w godzinach od 21:05 do północy, jednak to zaćmienie będzie tylko częściowe. A teraz skrót pozostałych informacji. 60-letni mężczyzna zginął w ruinach starego ratusza w Złotnikach koło Leśnej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że bezdomny spadł razem ze stropem. Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej we wtorek 15 stycznia, jednak do makabrycznego odkrycia doszło dopiero w sobotę 19 stycznia. Teraz sprawą zajęła się policja z Lubania pod nadzorem prokuratury rejonowej. Więcej na ten temat w Przeglądzie Lubańskim. W najbliższą sobotę, 26 stycznia, w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej przy ulicy Bankowej 27 w Jeleniej Górze odbędzie się spotkanie z Bartłomiejem Wróblewskim, posłem na Sejm RP, podróżnikiem, alpinistą, zdobywcą Korony Ziemi. Start godzina 16. Gmina Mirsk wraz z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków zapraszają na przecznickie zimowe ptakoliczenie. Jest to coroczna akcja organizowana w formie wycieczek przez miłośników ptaków w Polsce i na świecie. Zaplanowane są dwa wyjścia, 26 i 27 stycznia.
zbiórka przy świetlicy w Przecznicy o godzinie 11. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie. Po więcej zapraszam na nasz profil na Facebooku TV Dam Jelenia Góra, a wszystkim babciom w dniu ich święta życzymy wszystkiego co najlepsze. Dzisiaj w konkursie do zdobycia mamy podwójne zaproszenie do Kina Lot. Aby je zdobyć, należy podać przynajmniej jeden tytuł filmu z obecnego repertuaru Kina Lot. Na odpowiedź czekamy we wtorek w godzinach od 8 do 10 pod numerem telefonu 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.tvdami.eu. Na rachunki, na lokal pod własny biznes, na rozwój firmy. Potrzeb jest wiele, ale skąd wziąć pieniądze? Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach. Oprocentowanie już od 2,85%, bez dodatkowych opłat i prowizji. Środki możesz wykorzystać na cele obrotowe lub inwestycyjne związane z bieżącą działalnością firmy, np. zakup środków trwałych, surowców i materiałów czy modernizację przedsiębiorstwa. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Wiemy, jak wspierać lokalnych przedsiębiorców. Robimy to od 25 lat. www.kar.pl. W związku z dynamicznym rozwojem firmy LBF, technika wentylacyjna SPZO w Starej Kamienicy poszukuje kandydatów na stanowisko spawacz metodą TIGMAC. Główne zadania? Spawanie elementów wentylacyjnych i konstrukcyjnych ze stali węglowej, ocynkowanej, kwasoodpornej i nierdzewnej. Wykonywanie poleceń kierownika do spraw produkcji i realizacja powierzonych projektów w zakresie spawania. Oczekiwania od kandydatów. Wykształcenie zawodowe lub techniczne. Doświadczenie w pracy na stanowisku spawacza. Znajomość rysunku technicznego. Znajomość branży metalowej. Podstawowa wiedza w zakresie metod spawania i obróbki blachy. Gotowość do pracy w systemie zmianowym. Gotowość do wyjazdów służbowych również za granicą. Oferujemy atrakcyjne i motywacyjne warunki zatrudnienia, umowa o pracę i premia, pracę w międzynarodowej firmie ukierunkowanej na stały rozwój, przyjazną atmosferę pracy, możliwość szybkiego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje, fundusz socjalny, ubezpieczenie grupowe i zdrowotne. Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na e-mail adam.telega@lbf.com.pl lub pod numerem telefonu 75 752 83 66. Wysyłając dokumenty, prosimy o załączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnej na naszej stronie www.lbf.com.pl. Salony meblowe Mebel Land. Z nami urządzisz całe mieszkanie. Posiadamy meble z litego drewna, z MDF-u, jak i z płyty laminowanej. Współpracujemy z najlepszymi polskimi producentami. Zajmujemy się również projektowaniem i montażem kuchni i szaf pod wymiar. Mamy bogatą ofertę mebli tapicerowanych, w tym narożników z funkcją spania codziennego. Służymy fachowym doradztwem i miłą obsługą. Transport gratis. Zapraszamy do naszych salonów w Bolesławcu.
i w Olszynie, a także na naszą stronę internetową www.mebelmyślnikland.pl.